Masa materiału, egzamin się zbliża, a ósmoklasiści nie wiedzą, jak się do tego wszystkiego zabrać. W tym filmie powiem Ci o możliwym rozwiązaniu tego problemu. Tu mamy 4, tu mamy 8 i zostaje jeszcze 1. A teraz te liczby dodatnie, no właśnie one nam tworzą zbiór liczb. Odejmujemy podatek od dochodów i dostajemy cenę netto. Rzymianie oczywiście też mieli liczby trochę większe. Czasem, nieczęsto, ale no używali też 5 tysięcy i 10 tysięcy. I musimy zrobić tak zwane wszystko przez wszystko, czyli czy x będziemy mnożyć razy 4x, czy x będziemy mnożyć razy minus 2. To znaczy, że to równanie jest sprzeczne, możemy to zapisać, że x należy do zbioru pustego. Tutaj mamy kąt prosty i to jest właśnie nasz trójkąt ekierkowy. No to wkładamy sobie na długość, na wysokość, na głębokość i tak dalej sobie wypełniamy go. Witam, jestem Gracjan, jestem korepetytorem i od lat obserwuję moich uczniów podczas ich zmagań w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. Podczas tych lat praktyki udało mi się opracować odpowiedni system nauki, dzięki któremu pomogłem wielu uczniom przygotować się do egzaminu i pewnie do niego podejść. Co zaowocowało tym, że moi uczniowie osiągali wyniki nawet typu 96 albo nawet 100% z egzaminu końcowego. 2 lata temu postanowiłem opracować pełny kurs z matematyki dla ósmoklasisty, żeby pomóc jeszcze większej liczbie osób. Podszedłem do tego ambitnie i włożyłem masę pracy w opracowanie mojego kursu, by mógł on być kompletnym przerobieniem całego materiału lub przyjemną powtórką do oglądania przed egzaminem. A to od ucznia zależy, ile czasu może poświęcić. Nie chciałem, żeby to było nudne stanie przed kamerą, przy tablicy, zapisywanie sobie tam jakichś wzorów, tak jak to jest w szkole. Dlatego w moim kursie skorzystałem z technologii, jaką dysponujemy, i z moich umiejętności, by stworzyć przystępne do oglądania prezentacje z przykładami, animacjami i własną estetyczną grafiką. Koniec z marnowaniem czasu odbiorcy, kiedy prowadzący musi coś odręcznie napisać tylko po to, żeby później nie dało się tego odczytać. Dlatego wszystkie moje treści przygotowane są wcześniej i prezentowane są w czasie rzeczywistym podczas krótkich, ale treściwych lekcji wideo. Nie chciałem również, żeby to były tylko symbole bezpłciowo pokazujące się na ekranie z jakimś tam komentarzem. Dlatego w wszystkich moich filmach jestem umieszczony w kamerce w rogu ekranu, tak jak to jest ułożone teraz, by pogłębić mój kontakt z uczniem i zwiększyć wasze skupienie na kursie. A czemu w ogóle wybrać kurs online? Na pewno taki kurs ma swoje wady w porównaniu do repetycji stacjonarnych, realnego kontaktu z nauczycielem, ale moim zdaniem zalety sprawią, że w przyszłości nauczyciele zastąpią lekcje w klasie właśnie takimi kursami, a nauczyciele będą tylko doglądać postępów ucznia i się z nimi konsultować. Dlaczego? Lekcje wideo zapewniają możliwość korzystania z kursu kiedy się chce, jak długo się chce, możliwość przygotowania kursu wcześniej, by dostarczyć uczniowi gotową, przemyślaną, zmontowaną treść, co pozwala skompresować 45 minut lekcji w szkole do 5-10 minut filmu. Ładniejsza oprawa prezentowanych treści, która, nie oszukujmy, ma znaczenie, pozwala lepiej skupić uwagę na lekcji. I różne możliwości filmów wideo, przyspieszanie, spowalnianie, cofanie, zatrzymywanie i tak dalej. Pomyślcie sobie, jaka to przyjemna funkcja, kiedy możesz wziąć nauczyciela, zatrzymać, przepisać wszystko, co jest na tablicy. Jak czegoś nie rozumiesz, to cofnąć sobie, przesłuchać jeszcze raz, zakodować ponownie. Tutaj taką możliwość otrzymujesz. Na koniec szybko powiem o strukturze mojego kursu. Poza materiałami dodatkowymi, których jest kilka i jeszcze będą się pojawiać, kurs składa się z 58 lekcji wideo, mających od 2 do 12 minut, omawiających konkretne zagadnienia, głównie na przykładach. Kurs jest podzielony na 4 działy: liczby i działania, oznaczone kolorem zielonym, matematyka na co dzień, kolor niebieski, zmienne i równania, kolor czerwony, oraz figury, czyli geometria, kolor żółty. Cały kurs trwa łącznie mniej niż 5 godzin, więc teoretycznie jesteście w stanie pojąć cały potrzebny materiał do egzaminu tylko w 5 godzin. Oczywiście polecam robić notatki, spędzić trochę więcej czasu z tym wideo, zatrzymywać, cofać, jak się czegoś nie rozumie, ale kurs jest dostosowany do wielu uczniów.
dla tych najbardziej niewyrobionych jest nawet opcja obejrzenia całego kursu na prędkości 2x, co pozwala zapoznać się z całym materiałem 2,5 godziny, a to podobny czas, ile trwa przeciętny film Marvela. Więc pozostaje tylko chwycić za popcorn, zaparzyć sobie herbatkę i zapraszam do oglądania.